Zatytułowałaś tę rozmowę Kto jest szefem? Ty czy SM? O co chodzi w tym pytaniu? Czy można być szefem choroby? I można, i warto. Od ponad 10 lat spotykam się z ludźmi, którzy chorują na stwardnienie rozsiane i różne inne przewlekłe choroby, czyli choroby, z którymi się żyje wiele lat. W pytaniu, kto jest szefem, ty czy choroba, kryje się zagadka tych ludzi, którzy pomimo tego, że chorują na stwardnienie rozsiane, czasem pomimo niepełnosprawności, żyją pełnią swojego życia. Dokonują takiego wyboru każdego dnia. Każdego dnia wybierają bycie sobą, każdego dnia wybierają bycie aktywnym. Każdego dnia robią coś, żeby zrealizować swoje i swoich bliskich marzenia. To, że są pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane, którzy cierpią psychicznie, i tacy, którzy nie cierpią psychicznie albo cierpią mniej, żyją pełnią życia, jest dowodem, że samo cierpienie psychiczne nie jest przypisane do choroby. I w tym sensie możesz być szefem swojej choroby wtedy, kiedy to ty decydujesz, jak twoje życie każdego dnia ma wyglądać. No wiesz, łatwo to powiedzieć. Ja choruję już 8 lat i wiem, że każdy kolejny rzut był dla mnie po prostu katastrofą. A w trakcie remisji wcale nie było lepiej, bo bałam się z kolei kolejnego rzutu. Wtedy bycie aktywnym, życie, pełnią życia jest po prostu niemożliwe. Tak, to są trudne momenty, kiedy trafiasz do szpitala i dowiadujesz się, że choroba postępuje. I jednocześnie to jest taki moment w twoim życiu, w którym możesz wybrać i możesz zdecydować, jak chcesz to nazwać. Czy nazwać kolejny rzut katastrofą, czy nazwać kolejnym etapem chorowania. Możesz w tym momencie również ty zdecydować i wybrać, czy od tego momentu nieustająco rozmyślać wciąż o kolejnym rzucie i jego konsekwencjach, czy zdecydować, że chcesz myśleć intensywnie o tym, jak w miarę sprawnie i szybko wrócić do formy psychofizycznej i jak tę formę utrzymać. W chorobie przewlekłej, w stwardnieniu rozsianym, ważne jest mieć świadomość tego, co robią z nami nasze myśli. Emocje, których doświadczamy, zwłaszcza te trudne, jak lęk, złość, bezradność, nie wynikają z sytuacji, tylko z tego, jak o tej sytuacji myślimy. Co to oznacza? To oznacza, że to nie choroba wywołuje twoje trudne emocje. To myśl, która brzmi stwardnienie rozsiane, nie chcę na to chorować, nie powinnam chorować. Ta myśl będzie utrzymywała poczucie przede wszystkim złość połączoną z bezradnością, czyli poczucie frustracji. To z tej myśli naturalnie rodzą się takie emocje jak smutek, żal, pewnie trochę złości. I te trzy emocje razem wzięte to jest poczucie krzywdy. I teraz wyobraź sobie dużo frustracji, dużo lęku, dużo poczucia krzywdy i mamy miksturę zwaną cierpieniem. Dobra informacja jest taka, że można cierpieć mniej, zwłaszcza w chorobie przewlekłej, bo można mieć wpływ na swoje myśli. Czyli dobra informacja jest taka dla ciebie jako pacjentki, że możesz modyfikować swoje myśli w głowie, że myśli poddają się obróbce i że tę obróbkę możesz wykonać sama, nawet bez mojego udziału. Wszystko zaczyna się od sposobu myślenia. Czyli jeśli pacjent chorujący na SM
ma w głowie myśl: SM rujnuje mi życie, to logicznie do tej myśli przypięta jest rozpacz. Jeśli pacjent ma w głowie myśl pod tytułem: SM jest trudną chorobą, ale jest w moim życiu dla mnie wyzwaniem, to do tej myśli podpięta jest bardziej koncentracja energii w formie mobilizacji, gotowości do właśnie aktywności, do podejmowania tych codziennych wyborów. Więc skoro są pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane, którzy potrafili się nauczyć zarządzać swoimi myślami, czyli nauczyli się być szefem swojej choroby, to ty też możesz. No dobrze, ale jak to zrobić? Dobre pytanie. Zacznijmy od czegoś, co jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich nas ludzi i dla wszystkich pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane. Bowiem to jest choroba, która pokazuje, że każdy pacjent trochę inaczej choruje i każdy pacjent jest inną opowieścią, inną książką, używając takiej metafory. Jednak coś łączy nas wszystkich, także pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane. To są emocje. Wszyscy je przeżywamy. Emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Jeśli są, tak jak je potocznie nazywamy, pozytywne, czyli przyjemne w doświadczaniu, to są pożądane. Jeśli są nieprzyjemne w doświadczaniu, to są nazywane negatywnymi i nie chcemy ich przeżywać. A wszystkie one nam są potrzebne. I te przyjemne, i te nieprzyjemne. Która z tych emocji, z tych uczuć aktualnie jest w twoim życiu obecna, jakbyś miała zdecydować? Myślę, że lęk. Boję się kolejnego rzutu. Lęk, czyli lęk, bo boisz się kolejnego rzutu. Dokładnie. I teraz porozmawiajmy przez chwilę o lęku. Lęk jest trudną emocją w doświadczaniu. Jest raczej nieprzyjemny niż przyjemny. Jednakże lęk, jak wszystkie pozostałe emocje, jest częścią życia i jak wszystkie pozostałe emocje, jest nam bardzo potrzebny. Teraz pytanie, do czego potrzebujemy lęku? Zarówno ty, jak i ja, jak i każdy pacjent. Lęk nas mobilizuje. Lęk nas uaktywnia. Lęk jest dla nas informacją, że mamy się czymś zająć, co jest dla nas ważne. Czyli jeśli lękasz się kolejnego rzutu, to ten lęk informuje cię, żebyś zadbała o siebie. Czyli żebyś była uważna na swój organizm, żebyś podejmowała wszelkie aktywności prozdrowotne, szeroko rozumiane. No i oczywiście, żebyś była pod stałą kontrolą lekarską, robiła sobie badania. No i oczywiście, żebyś była w dobrej terapii medycznej. Więc gdyby nie było lęku, mielibyśmy kłopot z przetrwaniem. Więc lęk, podobnie jak wszystkie pozostałe trudne emocje, nam służy, ale pod warunkiem, że jest w określonej dawce. Czyli emocje, zwłaszcza te trudne, w zbyt dużej dawce już nam nie służą, a szkodzą. I teraz sprawdźmy, jaka to u ciebie jest dawka. Spójrz tutaj i sprawdź, zadaj sobie to pytanie po prostu. Jak bardzo intensywny jest ten lęk aktualnie w twoim życiu? W skali od 1 do 10. 1 bardzo słabo, 10 bardzo mocno. Myślę, że 6, 7, ale raczej poniżej 6 nie schodzi. Czyli poniżej 6 nie schodzi. Co oznacza, że jest to mocno intensywna emocja. Dobrze, to teraz sprawdźmy, jaka jest częstotliwość tej emocji, czyli jak często doświadczasz tego lęku, czyli jak często boisz się kolejnego rzutu. Właściwie każdego dnia towarzyszy mi ten lęk, ale zwłaszcza wieczorami nasila się we mnie to. Uczucie strachu. W nocy nie daje spać? Budzi? Bardzo często.
Tak właśnie się dzieje z silnym lękiem. To nazywam szkodzeniem nam. Silny lęk w dużej dawce przerywa nam sen. Więc warto się nim zająć. Warto jest zostać szefem swojego lęku. I teraz pytanie, jak to zrobić, bo on jest w zbyt dużej dawce, więc przeszkadza. Trzeba sprawdzić, jakie myśli w twojej głowie utrzymują ten lęk. Bo już wiemy, że lęk jako emocja jest utrzymywana w ciele przez sposób, w jaki myślimy, czyli przez myśli, które przesuwają nam się w korze czołowej. Powiedziałam, że stajesz się szefem swojego lęku. Przez co? Przez to, że skontaktowałaś się z tą emocją. Jak to zrobiłaś? Po pierwsze, zauważyłaś, że go doświadczasz. Czyli uświadomiłaś sobie, że masz jakieś silne uczucie w sobie. Nazwałaś go. Powiedziałaś, boję się kolejnego rzutu i to jest lęk. Potem określiłaś jego intensywność w skali i jeszcze dookreśliłaś częstotliwość. W ten sposób wiemy, jaka jest dawka tego lęku. Czyli uzyskałaś kontakt ze swoją trudną emocją. To nazywamy kontaktem z emocją, czyli nie uciekamy od tej emocji. Tak naprawdę bycie szefem swojej choroby to jest zarządzanie emocjami, ale nie da się zarządzić emocjami bezpośrednio. Można zarządzać emocjami tylko wtedy, jeśli się kieruje i steruje i modyfikuje swoje myśli w głowie. Warto zapisać taką myśl. Po co? Ze względu na to, że zapisana myśl jest dowodem na to, że to jest tylko myśl w twojej głowie. To pozwala ci się uczyć obserwować swoje myśli. A obserwacja swoich myśli to jest z kolei budowanie dystansu do nich. Żebyś mogła zmniejszyć swój lęk, będziesz potrzebowała nauczyć się innego sposobu myślenia o swojej przyszłości. To jest myśl, którą warto zapisać i którą warto trenować, jeśli chce się mniej cierpieć. A ona brzmi tak. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Zrobię, co mogę, żeby poradzić sobie z tym, co przyniesie, bo już sobie poradziłam nieraz. Czyli przeszłość jest twoim zasobem. Radziłaś już sobie z różnymi sytuacjami nieraz i poradziłaś sobie. I to jest twój zasób. Przyszłości nie znamy. Ani ja, ani ty. Więc skoro jej nie znamy, to nie budujmy scenariuszy, które nie wiadomo, czy się wydarzą, czy nie. Bo budowanie tych scenariuszy to jest większy lęk. Więc tę myśl warto sobie powtarzać wielokrotnie, jeśli przeżywa się lęk z powodu kolejnego rzutu i ma się myśl, nie dam sobie rady. Tak naprawdę najwięcej inspiracji można czerpać od samych pacjentów, od ludzi, którzy chorują na SM. Pozwól, że przeczytam ci. Choroba, nawet ta, która jest z nami na co dzień i daje się nam mocno we znaki, nigdy nie powinna nas definiować. Druga wypowiedź. Z SM jak najbardziej można żyć normalnie, można być mamą, można pracować zawodowo i można realizować swoje marzenia. Zobacz, w tych dwóch wypowiedziach kryje się dokładnie to, o czym mówimy od samego początku. Czyli przekonanie, że choroba jest i będzie przewlekła przez wiele lat. Natomiast to, jak ja przeżyję każdy kolejny dzień, to jest moja decyzja, mój wybór. To ja decyduję, że mogę żyć z SM-em, to ja decyduję jako pacjent, że mogę być aktywna, to ja decyduję, że mogę czerpać z życia satysfakcję, to ja decyduję, że jestem kimś więcej niż tylko osobą z SM. To ja definiuję siebie. To ja jestem szefem, nie choroba. Szef podejmuje decyzję w końcu. Też podoba mi się ten pomysł zarządzania swoim życiem i zarządzania swoim SM, bycie takim szefem w swoim życiu i w swojej chorobie. Dziękuję ci za to. Ja ci dziękuję, że tak ładnie podsumowałaś. Zwłaszcza, że na koniec chcę powiedzieć od siebie, że
skoro możemy sami decydować o tym, jak myśleć o czymkolwiek, co nam się w życiu przytrafiło i przydarzyło, to jest właśnie to, co nazywam wolnością. I nawet w chorobie przewlekłej, która ma swoje ograniczenia, każdy może być wolny, bo może sam decydować, jak myśleć o tym, co jest mu dane w życiu. Życzę wszystkim i Tobie samych zdrowych myśli, które uruchamiają dużo spokoju wewnętrznego. Dziękuję. I ja chcę być wolna.